To jest moja młodsza siostra i dzisiaj będziemy szukać jej chłopaka. W wyborach pomoże również mój brat. Oglądajcie do końca, bo będzie naprawdę bardzo dużo dziwnych ludzi. A więc widzowie, jesteśmy już na wielkim castingu dla chłopaka, dla mojej młodszej siostry. Ja nie mogę, jesteśmy w trójkę. Vera, czy ty jesteś gotowa? To jest twój wielki dzień. Nie. To jest twój wielki dzień, to jest twój największy dzień w życiu. Patrz, jaka sala przygotowana, serca wszędzie. Oczywiście moje przyciski z YouTube'a. Szymek, jak myślisz, czy kogoś znajdziemy dzisiaj konkretnego, czy nie? No ja myślę, że na czym mam taką nadzieję, bo Weronica ostatnio się smutno zrobiło, więc... Vera, spokojnie, tu będzie tyle kandydatów, że ty sobie sprawy nie zdajesz. Dobra, sala jest gotowa, okej. Chyba mogę wołać pierwszego kandydata. Oczywiście widzę, mam kilka pytań przygotowanych, które będziemy zadawać. Takie proste pytania, żeby nie było tutaj sprzeczności. Dobra, zapraszam pierwszego kandydata, o ile jest. Halo, halo. Witam. Dzień dobry. Co to jest? Sewix 2000? Bawy to bawy. Ale chwila. Kim pan jest i co pan tutaj robi w ogóle? Co ty tak bawi, ziomek? Swędzą cię zęby? No nie, ale tu jest casting dla chłopaka, dla mojej młodszej siostry. To ty się zgubiłeś, synek? To właśnie mama mnie tutaj wysłała, żeby jak ten mama? Znalazł sobie. Jak mama? Szale. To ile ty masz lat? Ty masz 2015 w NIK-u, ty jesteś młodszy od niej o 3 lata. Chodź ta, chodź, ile mam lat? Ja tutaj 3 lata. 7... No jest, aha, 5! Jesteś 5 lat młodszy, chłopie, ty. Dobra, ty. Dobra, ziomek. damy ci szansę. Za kim jesteś? A nie, a za kim mam być? Za rodziną, ty kurde, cwaniaczku, ty. Okay. Dobra, zadam ci kilka pytań, bo mnie zaczynasz denerwować. Pierwsze pytanie, ile masz lat? No, ile mogę mieć? Vera, ile on ma lat? Weź policz szybko. 8. 8? 7. 7, no to nawet... A, 8 dzbany, 8 mam rocznikowo. No ale jakie rocznikowo, ale to jeszcze nie miałeś. Dobra, 7 masz, synek, wpisuję w akta, 7 lat. Ziomuś, masz sługa. Weź się, kurde, gdzie ogarnij, ty młody. Dobra, czym się zajmujesz? Ja uczę się nowego zawodu. No ja nie mogę. Tatuś mnie uczy tego. Czego? Kradnąć telefony na placu zabaw. Jak kradnąć telefony? Przecież ty... Nie, on jest skasowany, Vera, nie ma szans. Dobra, daj ci ostatnie pytanie. Wyprowadzić ci jedynki na spacer? Nie wyzywaj mnie. Nie denerwuj mnie, jestem starszy od ciebie o 10 lat. Mogę ci sprzedać taką listę, tak? I się obudzisz. A ja powiedzieć o dwie ręce? Prawa ręka, cmentarz, a lewa to ciężkie kalectwo. Chłopie, weź spalec, no bo twoją mamę zadzwonię. Dobra, ty, a po co mnie takie durne tutaj zabawy? Było to, ty, Vera, co to w ogóle było? Ilda, jak go oceniasz, ty? No, ty nie masz szans. Nie masz szans w ogóle, abym go nie przepuścił nawet dalej, ty. Ej, właśnie, w ogóle mamy jeszcze tam potem pokój, gdzie będziemy wszystkich podsumowywać, więc takie podsumowanie zostawimy sobie na potem. Dobra, zobaczymy, kto przyjdzie drugi. Kolejny kandydat, proszę! Co ja tu robię? Jezus święty! Kim pan jest w ogóle? Pan jest starzec Minecraft 1965, kurde, no, jeden za młody, drugi za stary, nie, no. Nie. No co, no jak nie? Czekaj, no trzeba się spytać. Bo tacy młodzi dzieci, dajcie mi spokój. Co ja w ogóle tutaj robię? Tu coś za darmo dają, czy co? Weź, chłopie, kurde, nie denerwuj mnie. Dobra, damy, Vera, damy mu też 3 pytania. No wiadomo, że go nie przepuścimy, no ale wiesz, o co chodzi. No można się spytać po prostu kulturalnie kilka rzeczy. Dobra, ile ty masz lat? A ile byś mi dał? Dobra, Szymek, weź mu daj jakiś wiek. Ile mu dajesz? To. 100? To! Jakie 100? Chyba cię coś boli! 100 to ja miałem 15 nie, lat temu! Człowieku. Weź mi, daj spokój! Siadaj, młodzieńcze, nie denerwuj mnie! Dobra, co tu się w ogóle dzieje, synek, ty? Dobra, ja ci daję pytanie. Czym się zajmujesz? Zajmuję się zleżeniem na emeryturze na plaży. Nic już nie muszę robić. Vera, w sumie spoko życie, co o tym myślisz, ty? Nic byś nie musiała robić. Tak, bo se szuka kury domowej. Nie. Dobra, szukasz kury domowej? Nie! Dajcie mi spokój! Chodzę stąd, debile, denerwujecie mnie! Vera, Jezus święty, co to było? Ty chłop miał jakieś 100 lat, nie? Ej, w ogóle co jest, Vera? Dlaczego go nie zaakceptowałaś? Nie, co to jest w ogóle? Musiałabyś chodzić do pracy. Żeby chciała, żebym mu pracowała, nie. Kurde, nie wiem, ej, póki co to jest jeden wielki klops tutaj. Dobra, mam nadzieję, że tu przyjdzie ktoś lepszy, bo póki co jest totalnie niebywał. Dobra, dawaj, siadajcie. Mam nadzieję, że następna osoba będzie trochę lepsza. Kurde, drugiego kandydata coś... Nie, to już trzeci kandydat, ale coś go długo nie ma, ty. Nie wiem, siedzimy tu już 15 minut. O nie. Nie, no nie wierzę w to. Bawić, kogo ty tutaj pozapraszałeś? To nie ja! Ja tylko dałem ogłoszenia! To jest otwarta impreza. No jak? Dobra, Grimis, czego ty tu chcesz? Dzień dobry! Jest tutaj tak czerwono, że przydałoby mi się tutaj zrobić Grimis Shake'a. Ale tutaj nie ma Grimis Shake'ów! Wypadł stąd! Nie! Czekaj, dobra. Nie ma, ale nie. Są kolory Grimis Shake'ów. Ja nie mogę. Dobra, patrz, pokażę ci coś, patrz. Stoisz tak jak ja, nie? No to patrz. Co tutaj pisze? Czytaj. Co tu pisze?
pisze na tej kartce? Wielki casting na chłopaka młodszej siostry. No właśnie! Żadnych tutaj grimistrzejków i to nie jest McDonald's. Czy tobie to wygląda na McDonald's? Nie ma tu nic takiego. Ale w sumie ona by mogła mi zrobić grimistrzejki. Nie ma tutaj grimistrzejków i nikt ci z nas nie będzie robić grimistrzejków, bo nawet nie znamy receptury. Schowaj ten karabin! Schowaj ten karabin w ogóle! Wyłaź! Wyłaź stąd, bo zadzwonię po policję! Bo zadzwonię po policję! Jaki psychol ty! Jakie nic wam się nie stało, Vera? Wszystko wie? Naprawdę, już nigdy ci nic nie pozwolę zrobić dla mnie. Ale skąd ja miałem wiedzieć, że takie psychole tu przyjdą? No przecież ja tutaj nie zapraszałem tego Grimisa, no to nie jest moja wina. Dobra, siadajcie w miejsce, czekajcie, sprawdzę to, nie wiem, nawet tych pytań wszystkich nawet mu nie zdążyłem zadać, bo to jakiś debil był. Dobra, nie wiem, czekamy na kolejną osobę, bo to jest już przesada. Zapraszam kolejną osobę! Kolejna osoba do nas! Halo? No hejka. O Boże święty, nie, no nie, ja nie wiem co tu się... Co tu się odwala? Ej, budowlaniec! Co tu się w ogóle dzieje? Ej, dobra, czekajcie, bo z tego co ja kojarzę, to Johnny Bravo to jest zawsze taki głupie, słuchajcie. Ja mam do ciebie... Co ty powiedziałeś? No... Chcesz się bić? No nie chcę się bić, ale ja mam pytanie, dlaczego masz kask Proszę na głowie? Proszę mnie wyzywać. Dlaczego masz kask na głowie? Co ty powiedziałeś, burdaku? No, ja mam żel na włos, do włosów na głowie. Podobno sprzedawają tutaj darmowy żel i dlatego tutaj przyszedłem. Nie, no nie wierzę w to, nie, no przecież te... Dobra. Kolejny, co? Nie? Patrz co tutaj pisze, widzisz co tu pisze? Widzisz co tu jest napisane? Czy wy upadliście na głowę? A umiesz czytać? Przyszedłem tutaj po żel do włosów, a dostaję wyzwiska. Ale co tutaj... to ma być za firma? Ale tutaj nie ma żela do włosów! Widziałeś? Boże, nie, no ja go muszę zaprowadzić, bo ty nie rozumiesz. Na pewno gdzieś tu jest. Honio, Johnny, brawo, muszę ci coś pokazać. Zobacz co tutaj pisze, czytaj to, umiesz czytać? Czy ci przeczytać? Czekamy chłopaka dla młodszej siostry. No właśnie, jest napisane. Ile ty masz w ogóle lat? Pytanie. A to ja bym się nie nadał, No wiadomo, żebyś się nie nadał, bo wygląda nieskończoność. Wszystkie lata. Wyglądasz jak budowlaniec, wracamy na salę. Dopasuję do każdej partnerki. Nie ma szans, wracamy na salę, bo mamy kilka pytań, okej? No, w ogóle co ty masz na paznokciach? Co to jest w ogóle? Co? Kastety. Ziemia z budowy. Ziemia z budowy, człowieku, ty wróciłeś bronię z budowy. Co wy mówicie? Bronię się przed dresami. Jakimi dresami? Kastety. Dobra, przecież ty, dobra, ja mam pytanie do ciebie. Jaki jest twój ulubiony film, Johnny Bravo? Mój ulubiony film? No. Ten. Z Tomem Cruise'em. Mission Impossible. Ja w to nie wierzę, nie? Ty jesteś po prostu... Dobra, ja nie wiem, czy to są stereotypy, ale ty tu nie pasujesz. Dobra, powiem ci tak, Johnny Bravo. Ostatnie pytanie. Zaraz to ty nie będziesz pasować. Dobra, mnie najbardziej to ciekawi. Czym ty się zajmujesz? Czym ty się na co dzień zajmujesz, Johnny Bravo? Ja jestem na co dzień modelem. Nie muszę nic robić. Robią mi fotki i występuję w filmach. Aha, okej. Jestem gwiazdą międzynarodową. Okej, no to szkoda, że cię w żadnym filmie nie widziałem w takim razie, Johnny Bravo. Co? Dobra, ja ci powiem tak. Bo ty jesteś jakiś zacofany typie. Nie no, Vera, co o nim sądzisz? Ja bym grał, mi się podoba. Zbudowlaniec. Nie, dobra, wróciłeś z budowy dzisiaj? Jeszcze raz powiesz coś o budowie? A inaczej pogadamy. Ale to kolejny makamacha, no! Dobra, nie, Johnny Bravo, dziękujemy ci, tutaj nie ma żadnej farby do włosów. No jest spoko. Nie jest spoko, no przecież... Ty się bierz, jak ci się podoba. Bierz, Johnny Bravo, niestety dziękujemy, nie ma tutaj żelu do włosów, do widzenia. Nie ma tutaj, to nie w tą stronę. Sam na to miejsce. Nie, no po prostu szlak mnie trafi, żadni tutaj poważni ludzie nie przychodzą. Vera, Szymek, co mamy zrobić, dobra. No to jest tylko twoja wina. Nie, ja powiem tak, ostatnia osoba i kończę ten casting. Mam nadzieję, że teraz przyjdzie ktoś konkretny. Dobra, Vera, sorry, serio. Ostatnia osoba, którą wpuszczam i to kończymy, bo to po prostu się nie da. Piąty kandydat, no to już jest dużo, prawda? Dobra, zapraszam! O nie, już widzę przez... Nie! Wydajcie, nie chcemy nic! Nie wierzę w to, Tawi! Ale nie ja ich zapraszałem, no naprawdę, to nie jest moja brygada, to nie zależało ode mnie. Kamień? Jaki kamień? Kamień nieskończoności! Ale... Brakuje mi ostatniego kamienia czasu. Nie mamy żadnego kamienia czasu, człowieku. To jest casting na dziewczynę dla młodszej siostry, a nie jakiś kamień, ty. Pomyliło ci się coś? Na dziewczyny? Na chłopaka. Durna zabawa, widzisz tą rękawicę? Ale co? No widzę. Wiesz co, ja mogę ci nią zrobić? Ale mnie nie obchodzi, co możesz mi zrobić tą rękawicą. Ja tu szukam chłopaka dla młodszej siostry. Weź, daj spokój z tymi kamieniami. No a co ci da ten ostatni kamień, bo nie rozumiem. Ostatni kamień da mi możliwość niszczenia światu. Aha, rewelacyjnie po prostu. Dobra, Vera, chcesz mu zadać jakieś pytania? Ty mu chcesz zadać jakieś pytania? No Weronika,
Monika, to jest twój casting, musisz mu zadać jakieś pytanie, to jest skandal. Ale co to jest, ja bym go w ogóle najbardziej z chęcią już bym go wyrzuciła, ale nie będę taka niemiła. Co byś zrobiła? Ej, Thanos, no słuchaj, no że tak ci mogę powiem. Udusić? Nie, dobra, nie! Słuchaj, mam do ciebie pytanie, ile masz lat, panie Thanosie? Nieskończoność, mam 800 milionów lat. Kolejny z nieskończonością lat, tylko tamten wyglądał na mniej przekonującego, tego to się trochę już boję. Już starzec był lepszy, naprawdę. Ale to, dobra, panie Thanosie, powiem ci tak, ja rozumiem twoje ingerencje tutaj w dzieło wszechświata, ale ani nie mamy kamienia, ani dla ciebie tutaj roboty, Thanosie. Dobra, jak znajdę ten kamień, to wasz świat jako pierwszy wysadzę pstryknięcie płaca. Boże nie święty, nie no, ja już nie wiem, ja już mam tego dość.